odcinek miał być głównie z jazdy po mieście, ale wolny dzień, nic do załatwienia po drodze, po cóż to pchać się na miasto. Jest tyle fajnych terenów do ogarnięcia, więc obrałem kierunek na dość lightowe odcinki asfaltowo-szutrowe. Przez Warszawę i tak muszę się przebić, to finalnie trochę miejskiego filtrowania też pokażę. Moja droga dojazdowa to głównie eleganckie, nowiutkie dwupasmówki z ograniczeniem do 90 km na godzinę. Tylko prawie nikt tutaj przepisowo przecież nie jeździ. Dla mnie na stosunkowo słabej 125, to jeszcze na dotarciu, trochę kiepsko. Ponad 90 już prawie niemożliwe, zwłaszcza, że wiatr mocny, a w plecy raczej nie wieje. Tym sposobem ta zębatka zdawcza, ząbek mniejsza, to jednak spoko pomysł. Nim jednak utrwaliłem się w takim przekonaniu, zaczyna się przeciskanie. Jak mówiłem w poprzednim filmie, szeroka kiera w niczym nie przeszkadza. Jest szeroko, ale bez przesady. Spostrzeżenie numer 1. Moce na papierze tak, nie jest za wiele, ale cały czas łapię się na tym, że ruszam z dwójki, małe prędkości pokonuję na trójce, a maszyna ma nadal siłę i chęci, by się zbierać. Nie wyrywa oczywiście z miejsca, to nie ta moc, ale bez zbędnego dławienia urla się. No i tutaj znowu podmiejska dwupasmówka. No to ogień. Wiatr wciąż daje na klatę, turlam się, na liczniku 96, 97, w końcu 99, szósty bieg i już tylko 95. Niby lipa, ale to 8000 obrotów na minutę. Sporo. Tak gdyba. Ale mniejsza zębatka jeszcze przecież tylko podniesie te obroty. Okej, silnik pracuje gładko, bez nadmiernych wibracji, mimo wysokich obrotów. Nie czuć, że się męczy. Ale po co ten szósty bieg, skoro przy przelotowych prędkościach obroty miałyby być tak wysokie? Swoją drogą, czerwona lampka zmiany biegów, kompletnie niezauważalna. No nieważne. Koniec dwupasmówek, to nie mój rewir. Nie ma dyskomfortu, nie ma zabawy. A tutaj nikt kompletnie po mnie nie przyjedzie. Kurczaki, ale tyle błota, włącza mi się trauma po utopieniu Pegaso. No ale zip jest lżejszy, dam radę. Także dwuja i gazy od chuj. Żebym nie musiał tylko tędy wracać. Kilka kilometrów w takim terenie i nasuwa się pewne spostrzeżenie. Im gorzej dla tej maszyny, tym lepiej i więcej frajdy daje. Chciałbym nadmienić, że jestem cały czas w Warszawie. Może nie są to, nie jest to centrum ścisłe, ale dalej jestem oficjalnie w Warszawie. Także... Warszawa to taka po prostu troszkę większa wieś. Ciężko nim zrobić slajdy na piachu, bo mocy za mało, ale wystarczająco, by wygrzebać taką maszynę z błota. Opony nawet kleją, chyba że się totalnie zakleją, co zaraz zresztą zademonstruję. Ale fajnie. Jak lata cały zestaw. Miota nim jak szatan zaciągnie. No co ty, geografii w szkole nie miałeś. Zawracaj, kiedy to tylko będzie możliwe. A, w końcu poza asfaltem. No i na ch**nie to. Umyję się przy okazji. Tutaj.
strasznie po oczach. Tutaj ta zielona kropka. Kolejny odważny, ale chyba zawróci, jak zobaczył, co się dzieje. Nie, twardo. Twardo idzie. Dobra. Tak w ogóle, to są moje buty na dzień dzisiejszy. Spodnie troszkę lepiej wyglądają, już się zdążyłem oczepać. Maszyna wygląda na chwilę obecną w ten sposób. Bardzo ładnie udekorowana. Niekoniecznie to pasuje do Scramblera, które jakby nie było, ma służyć do lansu i ewentualnie zjazdu na jakieś tam gorsze odcinki terenowe, ale tutaj to chyba już trochę przeginam. Niezbyt ambitny przejazd. Mnie sobie radzi, jest lekki, więc łatwo jest go tak przeciurać przez taki teren bez obawy, że utopię go po prostu. Natomiast zobaczcie, co się dzieje z oponami. One są tak zaklejone, że już kompletnie nie mają trakcji. Teraz będzie wesoło, jak wyjadę na ulicę oczywiście, bo to całe błoto będzie leciało absolutnie wszędzie. Zresztą, tak jak widać na załączonym obrazku, fotel, tablica, już wszystko udekorowane elegancko błotem. Tutaj też pięknie jest w tym momencie zabrudzony. Nie sądzicie? Powrót do domu, na liczniku 300 km, wiatr jakby słabszy, albo to pogoń za dużo większymi braćmi sprawiła, że od świateł do świateł utrzymywałem się za duetem afrykańsko-bawarskim. I teraz szósty bieg, 100 km licznikowe i nie ma problemu, by prędkość tą utrzymać. Mój wniosek tak na koniec, zębatki z przodu zmieniać nie będę. Jeśli już, to dodam ząbek, ale na blacie z tyłu. Jeden, maksymalnie dwa. Niby nic, ale z doświadczenia wiem, że na przykład w ADV 125 czy chociażby 400 był to idealny kompromis. Obstawiam, że tutaj również. Delikatnie lżej będzie mu się napędzać, ale obroty przy przelotowych prędkościach nie wzrosną tak mocno. A jeśli nie planujecie dalszych wypadów za miasto, to nic nie zmieniać, bo i tak jest spoko. Świateł się zbiera, a paradoksalnie większa ilość biegów pozwala na rzadszą ich zmianę. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, no ale tak jest. A no tak, takie krótkie, ciasne wintle, ogólnie krótkie nadwozie i te balonowe gumy, świetna kompilacja na wintlach. W kwestii podsumowania, nieważne czy jeździmy w korkach, w mieście, po lasach, w błocie, nieważne, im gorszy teren, tym więcej ta maszyna daje frajdy. Dzięki jak zwykle za oglądanie. Do następnego. A jak wygląda dwumetrowiec na Scramblerze? Proszę was bardzo.